Dzień dobry. Panie sierżancie, czy można prosić o podjęcie interwencji w sprawie złamania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym? Bo tak, pojazd zaparkowany na przystanku autobusowym bez pozostawienia 1,5 metra dla pieszych. Kopertę pod tym pojazdem, czy nie? Tak, ale czy co to jest koperta? Koperta z napisem policja jest. Nie ma napisu policja. Jak pan zmienił się, patrzy pan, czy nie? Nie, tak, ja wiem, tutaj nie ma napisu policja. Po pierwsze, i tak nie można, tego znaku nie ma w organizacji ruchu, którą posiadam dla tej ulicy. To jest ktoś namalował sobie jakiś znak. Powinien być do tego znak D18 z ustawionym. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lipca 2008, paragraf 3, ustęp 3. Kierujący pojazdem, dokonując kontroli, zatrzymując się w miejscu, gdzie postój jest zabroniony, powinien niezwłocznie włączyć niebieskie sygnały błyskowe. Muszą panowie mieć pojazd uprzywilejowany, żeby tutaj mieć zaparkowany i dokonywać kontroli. Tak, i z włączonymi światłami mijania, i z włączonym modulowanym sygnałem dźwiękowym. Po zatrzymaniu nie wymaga się sygnału dźwiękowego. Artykuł 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Żeby było włączone. Tak, ale pojazd uprzywilejowany może się nie stosować. No, także, no. No dobrze. Okej. Dziękuję. listopada 2017 ulica Sielska w Olsztynie, godzina 8, przystanek Zatoka Miła. Mamy tutaj pojazd sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, który dokonuje sobie kontroli. No jak widzimy, ze złamaniem wielu zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli postój na wyznaczonym przystanku autobusowym, bez pozostawienia 1,5 metra dla pieszych, nie wysyła on niebieskich sygnałów błyskowych, czyli na pewno nie jest pojazdem uprzywilejowanym w ruchu. To jest złamanie także paragrafu 3 ustęp 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego, gdzie przepis ten informuje, że w przypadku dokonywania kontroli w miejscu, gdzie postój jest zabroniony, kierujący pojazdem policyjnym powinien niezwłocznie włączyć niebieskie sygnały błyskowe. Tych sygnałów błyskowych nie ma. To jest zwykły pojazd. Przed chwilą rozmawiałem z sympatycznymi panami policjantami. Stwierdzili oczywiście, że żadnego wykroczenia nie ma, ponieważ stoją na tak zwanej kopercie. Ona faktycznie jest tam namalowana, ale sprawdziłem to już w organizacji ruchu. Tutaj nie ma tego znaku. Nie jest przewidziany. Ktoś sobie coś namalował. Panowie twierdzili, że jest jeszcze z napisem policja. Takowego napisu nie ma, co będzie pokazane na zdjęciach. No cóż, panowie powiedzieli, że wszystko robią zgodnie z przepisami, a więc nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć odpowiednie zawiadomienie i czekać na rozstrzygnięcie.